3, 2, 1, start! Powodzenia wszystkim! Ahoj kolarze, dzisiaj jesteśmy w Woźniki, gmina Woźniki i jedziemy sobie mały tur szutrowy, czyli pierwsze woźnickie szutry na trasie 100 km, a dokładnie 88,2. Są dwie kategorie 50 i 100, tu są już chłopaki na miejscu. Generalnie patelnia jest sroga, bo jest ile? 40 stopni, zobaczmy. Jest ponad 40 stopni w słońcu, a my mamy zacienione miejsca w ogóle gdzieś na trasie? No trochę lasu będzie. No, 500 metrów. Podobno jest fajnie, ale podobno są też przewyższenia. Ponad 500 metrów, także jest fajnie. Numer startowy już odebrany, 543. Zaraz jedziemy na linię startu. 10.10 w szóstej grupie startujemy z chłopakami z Katowic, z Żor, z Ustawki. Pozdrawiamy Ochojec, Ustawka gravelowa. I co? Jeden taki info, porada, skill dla osób, które nigdy nie startowały w podobnych zawodach. Polecamy, zachęcamy, ponieważ wiecie, po pierwsze czuć taki trochę rise fiber, nie? Ale bez przesady. Ale starty w zawodach są na tyle fajne, że po pierwsze można poznać fajnych ludzi, po drugie się trochę pościgać. Zawodników jest multum. Słucham? Ilość osób jest zacna. Ile w ogóle osób będzie startowało? Nie wiadomo. 500-600-270 na obydwu tych. Obydwie trasy około 270 zawodników, więc widzicie, że zawodników mnogo, ale przeciwnik jest tylko jeden, czyli wy i wasze rekordy. Zabrzmiało to teraz bardzo motywacyjnie, ale fajnie, bez presji. Jedziemy sobie na luzaka. Tu chłopaki w życiowej formie. Ja jak zawsze zobaczę. Także jedziemy na linię startu, atakujemy. Z tymi grupami chodzi o to, że startujemy co 2 minuty. 15 osób co 2 minuty. I to jest tak, że konie jadą na początku, w pierwszej grupie. Kto czuje się na siłach, potrafi ten ciśnie na początku. Reszta, jak chcesz turystycznie, wybierz ostatnią grupę. Spoko, czyli w taki sposób to działa. Dokładnie, a my jedziemy w środku, bo czujemy się na siłach dzisiaj. 2, 1, start! Powodzenia! Cztery, trzy, dwa, jeden, start! Powodzenia wszystkim! Przygotowuje się grupa siódma. Numery 6, 22, 28, 29, 33. No i wystartowali. Ja na początku sobie lajtowo to zrobię, żeby wejść w ruch trochę. Już się zaczęło targanie pod 30. Grupa nam się rozjechała trochę, ale trzeba atakować. Go, go, go! O, bidony się posypały.
Bidony się kolegom posypały, a w tych warunkach bez wody daleko się nie ujedzie. 32 stopnie. Patelnia straszna. Bardzo piaszczyste są te szutry, można się bardzo łatwo zakopać. Ale wiatr jest. Kawałek równego, bo jak dla mnie to tamte wcześniejsze szutry dość piaszczyste, w których się zapadam, zwłaszcza na zjazdach, tu ucieka mi rower. Także na razie parę kilometrów, grupa się już rozciągnęła, mieliśmy jechać razem, ale co prawda wiadomo, każdy ma swój rytm, więc zobaczymy, jak będzie potem, gdzie się znajdziemy. O, szeroko to było. No jest górka. Cały czas. Takie 3%. U szczytu górki wejdę na korby. Jeszcze za wcześnie. Pięć i pół procenta. Dobra. Przed nami Marcin, team lewy, gonimy dzika, bo już go trzymam od jakiegoś czasu. A swoją drogą to miły akcent ze strony organizatora i straży pożarnej. Uprzejmi strażacy zabezpieczają ruch w momencie przejazdu przez jezdnię publiczną. Także bardzo miłe, docenia się. Co on? Patrzcie na to, cztery dyszki. A teren nie jest najłatwiejszy. Tu widać dobitną przewagę roweru MTB nad gravelem. Patrzcie, kolega sobie jedzie na luzaka. A ja skupienie 1000, żeby kafli nie potracić. Momentami jak na pump tracku. Co jest dzisiaj? A, za szeroko te zakręty biorę. Strasznie mnie wyrzuca.
Muszę się bardziej skupić. Dzięki, cześć! Ła, kachopa była! Zawsze na takich zawodach zdarza się festiwal dętek. Ale dzisiaj również ex aequo festiwal zgubionych bidonów. Siema, cześć! Miała być średnia 25. No. Wiem. Dobrze, że mam mleko. No, dobrze, że mam dętkę i 35 opony, wiesz? Wcale tego nie czuć wszystkiego. Ja mam lepiej niż tak? Ale już widziałeś ten. Festiwal dętek się zaczął. I bidonów. No właśnie to jest loteria na zawodach, że możesz być dobry, a potem ci walnie dętka albo mleko i nie zrobisz. No, dlatego ja nie jestem zdrowy, jadę na swój czas. Dokładnie. Lewa. Pry! Prykunie! Ja dzisiaj mam tendencję do szerokich łuków. Nie wiem dlaczego. O Jezus! No, tak będzie. Ja już to zobaczyłem po 2 kilometrach. Ale nie, tam później z górki było dobrze. Górki było płaskie. Przeskoczę. A uwaga! Bęk! Niedobry odgłos. Jaki gruz! Gość na lemonce jakby po asfalcie jechał. Ja mam kolkę, pierwszy raz od nie wiem kiedy. Który, jaki mamy dystans w ogóle? 15. No. Coś czuję, że gra na rekord będzie się zmieniać na gra w życie. Ale wisi w powietrzu jakiś taki flap dzisiaj. No, dokładnie. Ale ze strażakami bardzo miły akcent. Na każdym. No. Bardzo fajne. Trzeba uważać tam, gdzie ich nie ma. No. No ale patrz tutaj.
6 samochodów zatrzymali. Albo my na asfalt wjeżdżamy teraz. Urząd miasta się postarał, tak? No. Fajnie. Dobra, teraz będzie asfalt, można podgonić. Tak, tak, wiadomo. Dupa, nie asfalt. Ja tu nadganiam tempo, a kolega Marcin śniadanko wcina, niczym się nie przejmując. Dobre? Energia, nie śniadanko. Energia. Tak, no jakby tak było, to możemy walczyć o 25. Więcej. No. 28. To jest mój teren i moje tempo, tak samo. Tylko żeby był taki teren. I patrz, MTB nas śmigają na kamieniach, na korzeniach. Jak nic, przychodzi kawał szutru i się wyrównuje, nie? I górka. I od 3/4 w korby. Tak ostatnio lubię. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Szybko dupka, żeby nie stracić kadencji i jedziemy dalej. Skoro jest ładny shooter, to korzystam. Robię średnią na gorsze czasy. Teraz ostry zakręt w lewo. I robimy jak najbardziej ciasno. Dobrze, rura. Mówiłem o tych lepszych czasach. No, niektóre odcinki to karamba. Oj, będzie serwis. Jutro będzie serwis. Koło do centrowania plus sprycha do wymiany. I cały łańcuch. No ale to poniedziałek. Dzisiaj martwimy się o dzisiaj. Dobre to. Lubić to. Podoba się dla mnie.
A ja znam to miejsce. He, początek leśnorajzy. Trzydzieści cztery, takie średnie można robić teraz. 33 na spokojnie, mamy jeszcze dużo kilometrów. 22 kilometry, 52 minuty, średnie 25,5, czyli w punkt. Teraz już tylko lepiej, trzymamy się planu. Jest ok. Tego dziadka trochę pociągnił. Dobra, dobra. Ja mam 62, także wiem. Jest dobrze. Mam na serca zewnętrzne. Tempo dobre? Dobre jest. No to lecimy. Na chwilę i bardzo piszę, bo na gorąco. No, jest patelnia. Jest grzejnik. O. Uwaga! Mówiłeś, że jest ciepło. Następny, uwaga! Tak, dobrze żarło, była średnia 30, 36. Kurwa, ale z rytmu wybiło. No nie? Właśnie. Fes. A jedzie Marcin. O Jezu. Mnie też, to samo mówimy. Majtki mokre. Ale pachnie takim, wiesz, kaczokiem. Ale patrzyłeś w średnią? Dobre, nie? No dobra, ale jaki masz warunek dzisiaj, nie? Ale nie jest źle, nie jest. Mogło być, wiesz, gorzej. Romek, dawaj! Sesja! Tak sobie właśnie jedziemy i rozkminiamy, że jest siła na stałe tempo, ale już brakuje sił odskakiwać, prawda? Zwłaszcza, że za każdym razem, jak znajdziemy swoje tempo, to rów z wodą, zakręt, korzenie, zawsze się coś wydarzy. Nie bądź taki skromny. Zjeżdżam.
Już się nikomu za zakrętami nie chce wskakiwać. Cześć. Cześć. Zawodnik opolskiej pętelki się trafił, proszę Państwa. Pozdrowienia dla Alicji i Łukasza, organizatorów. O, trasa chyba 400. Bardzo fajnie, polecamy przyszły rok zapisy. Warto, warto, szosą warto. Drugi maraton od Alicji. Dobra, lecimy. I w gruz! Cztery dychy w gruz. Niesamowicie mi ręka zdrętwiała od tych kamieni. Po prostu nie czuję już. Mam przy sobie jedną butelkę czystej wody i właśnie na dziurach pijąc wylałem prawie połowę na siebie. Orzeźwienie, spoko, tylko wszystko mokre i straciłem pół butelki. Mam przy sobie dwa bidony 0,8. W jednym jest przedtreningówka. Połowę wypiłem przed startem, połowę mam na takie lekkie dopijanie w trakcie. W drugim 0,8 mam izotonika 0 i jedną już w sumie połowę czystej butelki wody niegazowanej. Na 60 kilometrze, co się okazało, Kowal zorganizował checkpoint z wodą. Na ogół polityka Kowala zahacza się o samowystarczalność, więc nigdy nie ma checkpointu z jedzeniem, z piciem na trasie. Zwłaszcza na takie krótkie trasy nie bardzo jest taka potrzeba. 50 i 100, no można to wziąć ze sobą, ale z uwagi na dzisiejszy upał organizator na 60 km zrobił checkpoint z wodą, więc bez obaw. Póki co szukam cały czas swojego tempa. Na zasadzie nie jest to moje autorskie tempo, w którym się dobrze czuję, tylko to jest bardziej tempo wymuszone przez teren. Bo co kilometr średnio zmienia się nawierzchnia, zmieniają się warunki, więc bardziej tu trzeba się dostosowywać, być elastycznym, niż jechać własnym tempem, jak podaje noga. Minusem jest tego tak, że jak już się przyzwyczaisz na przykład do szutru, tak jak teraz, no to się zaczyna inny szuterek, gładszy, na którym można trochę przyspieszyć. No i teraz znowu mamy dywanik białego, szyszkowego. Także tak. Tak to wygląda.
Cześć. Miłe to. Cześć. Ciężko, bo ciężko, ale czuję, że ostatnie podjazdy dały radę. Inaczej mi się wjeżdża niż jeszcze 2 tygodnie temu. O, i teraz to jest dobre. To jest dobre. Zmieniamy blat i 35 i jedziemy. To jest moje. W katalogu mojego roweru od producenta Scotta było takie sformułowanie: zgub się, żeby odnaleźć przygodę. Stworzony do każdej drogi. Może nie do każdej, ale do takiej tak. A, zabrzmiało jak product placement, ale widoczki ładne. Dobrze, że jedziesz, bo myślę, że się zgubiłem. No nie? Ale reszta została gdzieś tam z tyłu. To zjeżdżam na lewo. Wyższość MTB nad gravelem. O kurde. Piachy, piachy, piachy. No właśnie. Piachy, piachy, piachy. No, aż mi tętno skoczyło. Sto pięćdziesiąt. Na spokojnie. A Grzesiu nie lubi takich rzeczy. Jaki gruz. Traktorami tu, panie. No i właśnie o tym mówiłem, że po paru minutach znajdziesz swój rytm i zacznie noga podawać w odpowiednim tempie, a tu się okaże, że potem wjedziesz aż w pole, reset i zaczynasz się szukać od początku z tym wszystkim. Jakaś stawka zaczyna nas tam gonić. W takich momentach sobie przypominam, że mam jedną szprychę wykręconą z przedniego koła. Po ostatnich wojażach górskich. No i najprawdopodobniej na pewno przez wypadek z nieletnim na ścieżce rowerowej. Gdzie koło było centrowane i ledwo można było go wycentrować. Był taki banan. Pamiętacie tą scenę z Powrotu do Przyszłości? Chyba 2, tam gdzie byli na Dzikim Zachodzie. Scena, gdzie wrzucał Marty z profesorem te ładunki o danych kolorach do pieca lokomotywy, żeby się rozpędzić do danej prędkości. No to ja na dzisiaj przyjąłem dokładnie taką samą technikę. Mijamy 44 km, czyli połowa. Cześć! Czyli połowa. I w tym momencie odpalam żel energetyczny i odpalam drugi bidon, tym razem z izotonikiem.
Naprawdę? Naprawdę? I tak się bawimy. Jaja, jak berety. Tak, żeby właśnie, to jest najlepsze na niedzielny obiad. Panierowany blat z tyłu. Najpierw do wody, a potem w kurz. Palaki polny. Fajna panierka. Fajna. Uhu. Ło. To było niebezpieczne. Czasem bywa tak na tej oponie. Wiecie, ciśnienie, opona, teren, ja. Że się ta łajba strasznie rozkołysze. Potem to ciężko powstrzymać na takim grząskim, piaszczystym szutrze. Woźnickie szutry bym nazwał woźnickie pola. No to takie, wiecie, kartoflisko bardziej niż szutry. Coraz więcej w tej drugiej części jest takich traktorowych terenów. Lekkie MTB albo szersze opony w gravelu. Reszta bez sensu. Przynajmniej dla mnie. Zaznaczam. To jest moja opinia o sobie. Temperatura się daje we znaki, przewyższenia się dają we znaki, no i już zmęczenie dochodzi. No i ten teren, ręce, nogi już też odczuwam. No ale walczymy. Mamy 54 km. Zaraz tu zęby stracę. W siodle górki na dole jest piach. I wpadasz takie 35 prędkości i 35 oponą. Taki piach. Wow. Stop. A Jezus. Jadąc taką trasą, wyczuwam genezę pochodzenia, preferencji do robienia szlaków naszego organizatora dzisiejszego, kochanego. Wiem, co jeździł. Po prostu fajnie. Bardziej bym to powiedział, kowalszczyzna, proszę Państwa. Kowalszczyzna.
To było grube. Jeszcze 30 km, przed chwilą minąłem checkpoint, uzupełniłem wodę. No i teraz, żeby przetrwać, dotrwać, wygrać sam ze sobą, nie jest to łatwe ściganie. Naprawdę. Wracając do porównania z powrotu do przyszłości, właśnie wrzuciłem do pieca następnego żelka energetycznego i wjedzie zaraz jeszcze magnez na skurcze. Woda i kończymy to dzisiaj, tą zabawę przepyszną. Nie nagrałem tego, bo akurat miałem wyłączoną kamerę, ale przemiły pan na zakręcie polewał ze szlaufa zawodników i ulicę. Miły akcent. Fajnie, chwali się. Bardzo widać i czuć zaangażowanie wszystkich tu mieszkańców. Bardzo pozytywni. Machają. Dobra, w końcu coś, co można nadrobić. W końcu coś dla mnie. To jest moje tempo. O Jezu. No i skończyło się rumakowanie. Ja pierniczę, dobra. Grajmy w to. Dramat. Na to koło to. No. Ale moje też rzuca na wszystkie strony. Piachy, piachy, piachy. Super jest tak. Piachy przeokropne, nie przejadę tędy. Druga kwestia, że mordowałem się w piachach kawałek wcześniej i tak przegrzałem nogi, że dostałem mega skurczy. Szkoda. Szkoda. Ale urypa straszna, no. Impreza gravelowa na gravel. No, właśnie. Wiecie, ja się cały czas mylnie łapię na tym, że impreza gravelowa to szutry. Woźnickie szutry to szutry. A tu są piachy, tu są pola, urypa straszna. Rower rozwalony, przerzutki do regulacji, przednie koło scentrowane. Mnie już boli wszystko, wszystkie części ciała. I jest, jak jeszcze w pierwszej części tych szutrów było więcej, tak teraz głównie tułamy się od paru kilometrach po polach. No mówię, kowalszczyzna, tak bym to określił. Ale patelnia przeokropna.
Chyba właśnie zgubiłem traka. No i właśnie przez skurcze i już lekkie przypalenie głowy właśnie muszę zawrócić, bo popieprzyłem traka. No ale, ale mało jest tych szutrów. Generalnie mantra wszystkich ostatnich odcinków, jak mnie oglądacie, to widzicie jedną tendencję, że rower za lekki, za delikatny, a rowerzysta za ciężki i za brutalny. Ja tu bym musiał mieć MTB. Gdzieś szlak odbijał tam. Przynajmniej u mnie, a u ciebie? Na lekkim MTB albo na cięższym gravelu byłoby spoko. Dobra, spróbujmy to jechać, bo i tak już straciłem kupę czasu. Jedziemy. Ale była górka. Ale mam skurcze w nogach. Strasznie. Odpada kręcenie na korbach. I odpada marsz. Bo wtedy bolą jeszcze bardziej. Więc muszę się dotoczyć te 22 km do mety. To będą chyba najgorsze 22 km tego sezonu. Ale jak tak patrzę po kolejnych zawodnikach, to mijają mnie, albo ja się mijam z grupami piątą, czwartą. Ja startowałem w szóstej. Moich nie bardzo widzę, ani z przodu, ani z tyłu. Ale przez to słońce widzę, że nie tylko ja mam problem i wszyscy tu puchną. No więc jest ciężko. Gdzie się da, to wykorzystuję zjazdy i nadrabiam przynajmniej troszeczkę. W ten sposób sobie pomagam. Mam resztkę wody. Na razie asfalty służą. Jak tak będzie do końca, to przeżyję. A jak nie, to każdy piach i każde kamole mogą mnie zamordować. Tak coś czuję. Rower to taki, że najlepiej jakbym na jednym przełożeniu jechał. Nic nie kombinował. Kolana zapieczone z kurczami. O, fuck. Jest grubo. Patrzcie, rękawiczki białe od soli całe. Trafiłem chyba w jakąś lukę w zawodników, bo ani nikogo z przodu, ani nikogo z tyłu. Motywuje mnie to, żeby przyspieszyć, żeby kogoś jeszcze złapać przede mną. Czy poprawię swój czas Shooter Master w Rybniku? 3:45? Bo dystans jest podobny. Tutaj jest większa urypa. Gorsza średnia, ale wydaje mi się, że jestem dzisiaj lepiej przygotowany niż byłem wtedy. .46 nadrabiamy. Oby tak dalej. Ciekawie, jak poszło reszcie grupy. Już nawet nie mam o tym mówić. Ostatnim tchem. Ostatnie siły.
Dobra, znowu las. Na zasadzie urypa. Ale plusem tego, że może będzie teraz trochę cienia. Ja już nie mam siły. Naprawdę. O, woźniki, dzień dobry. Czuję, że mi się bomba wspina po plecach. Najgorsze, że strasznie bolą mnie nogi. No i mam zapieczone uda. Praktycznie nie mogę nimi ruszyć, żeby nie dostawać skurczy. Więc myślę, co robić. Woda mi się kończy. 15 kilometrów. Nie mam wody, nie mam siły, nie mam żelów. Jest dramat. Dziwne uczucie, bo od kilkunastu minut chce mi się wymiotować. Dziwne uczucie. Zaczyna boleć mi głowa. A to mi tylko podlatuje jednym temat. Serio. Naprawdę? Okej. Ujeba znowu straszna. Jeszcze wiatr. Zaraz wyjedziemy na otwartą przestrzeń, to zobaczy, kto jest przede mną, kto jest za mną. Na razie nie widzę nikogo. Przede mną ktoś tam jedzie, ale za mną nie ma nikogo. Górka. Ostatnie 10 kilometrów. Straszne dziury. Nawet na asfalcie. Hyc, 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 hyc. Gonimy tego, co tam przede mną. Zobaczymy, kto to, co to, jak to. Nie mam już siły, nie mam już wody, nie mam już nawet nastawienia, ale 9 kilometrów. Dopingujcie mnie teraz. Potrzebuję waszego wsparcia. Siema.
czy ja mówiłem, że jak będą piachy, to po mnie? No właśnie, są piachy na dobicie. Nie mam już kompletnie siły. Zaznaczam. Zaraz będę miał takie skurcze, że nie zsiądę znowu z roweru. Nie jestem w stanie nawet stanąć na pedałach. Więc powolutku, powolutku teraz. Nie, to już jest niefajne. I co, tu w lewo? Nawet nie mów. W której grupie jechałeś? A to w mojej. No ja szukam wszystkich z szóstej grupy i nie mogę znaleźć. No ten przyjechała wcześniej. Ja chyba ze dwie osoby dostały, bo ręki naprawiały. I kurczę dopadły na 23. W sensie 23 kilometrów. No właśnie, ja teraz mam i mówię, jak będzie jeszcze jeden piach, to ja już się przewracam na ziemię. Kartofel straszny, przecież tu jest w najgorętszy dzień lata. No. Mega. Mega patelnia. Ale będzie to zapamiętać. No. Będzie, będzie. Chyba, że do mety nie dojadę, to nie będzie. O, jeszcze 7 czy 6 kilometrów, wszystko się może wydarzyć. No i tam jest potem jakiś podjazd jeszcze, nie? Ja się modlę tylko, żeby był asfaltem końcówkę. 4,5 kilometra. Ostatnie 4 kilometry. Nie tu! Ostatnia górka, ostatnie wzniesienie. Ostatnie skurcze. Ostatnie przekleństwa. Naprawdę, taka końcówka. Tak to zapamiętamy. Ja... O ja cię, tam jest taka góra jeszcze. No ładnie. Najlepiej. Ja nie dojadę te ostatnie 2,5 kilometra. Teraz tu już bym doszedł. Wieszcie, to już jest. To już jest na wyniszczenie. To już jest.
To jest kara za wszystkie moje głupie pomysły. Niekończąca się górka o długości 100 metrów. Jaka kara. Najgorszy kilometr w życiu. Nie wiem, chyba nie ostatnim tego. No, to fakt. Hit tego sezonu. No i ogólnie też podsumowując, to myślę, że to było najgorsze 600 podjazdów, takie było zrobione. No, tak jest. No jedna z trudniejszych tras, to trzeba przyznać. Ale wiesz, no pogoda to jest takie 20%, nie? Kolarze. No. Jeszcze ostatnie 500 metrów, po 1200 będzie stało. Nie, ja nie wiem, czy mi się chcesz wymiotować, czy płakać, czy się już przewrócić. A za 300 się możesz przewrócić. Marzę o tym. Ja prawda. Niech to się już kończy. Jest. Jakie 400? A, dobra. Co, razem? No. Dzięki bardzo za końcówkę. Siema. Patrz, co tu się dzieje. Muzyka gra. Siema. Dzięki bardzo. Gorąco było? Ciężko? O, nawet nie mów. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jest on! Brawo! Mega! Gratulation! To jest fajne, nie? Idziesz jeszcze raz? Leżaczek dla ciebie, proszę pana. Jak było? Wspaniale! Cudownie! Zobaczmy. Gdyby nie 60 i woda, to bym nie dojechał. No nie? Dramat był. Ale jeba straszne. A co to mamy? Proszę państwa, fajne rzeczy. Takie mamy te. Jak to się nazywa? Co to się nazywa? Pakiety startowe. Pokaż, co mamy w pakietach. Owsianka mocy. No, państwa. To dobrze, że po nie przed. I makaron klasyczny gwiazdki. Dobra. I... makaron od sponsora, nudle wszystkie. Naprawdę świetny. Mega. Wiadomo, co będzie po prostu cieszą. Tak jest. Mamy przyjemność rozmawiać z Kowalem na kole, czyli z organizatorem dzisiejszego zamieszania. Siema. Wiesz, że dzisiaj poprzeklinaliśmy wszyscy na ciebie trochę? Mam tego świadomość i w sumie nawet czekałem na to, szykowałem się na to, bo trasa nie ma być łatwa i przyjemna, tylko ma dać w kość, także... Dokładnie, a rozmawiałem z... bo ja jestem pierwszy raz, no, bo to jest trzeci z całego cyklu, trzeci wyścig. Tak, trzeci etap tegorocznego cyklu, a mój 10 w karierze organizatora. Mega. Rozmawiałem z zawodnikami, którzy już jechali wcześniejsze i mówią, że dzisiejszy był najtrudniejszy. Nie mówimy o warunkach pogodowych, no bo to wiadomo, że dopisało. Ale że terenowo jest grubo, nie? Tak, tak. No zwłaszcza długi dystans, bo krótki dystans tutaj był dość taki szybki, szutrowy, ale długi dystans, te pola, tam no. 30 km takiego szarpania po polach, jakichś nierównych gruntów, podjazdów. I na tych podjazdach i w tych polach użyłem jednego sformułowania, jakby się do tego odniósł, jak powiedziałem, Kowalszczyzna.
Kowalszczyzna, no miło mi nawet, miło. Bardzo się cieszę. Także Kowalszczyzna jest okej. Fajnie, dzięki bardzo za organizację. Dzięki. Nową nazwę dla ostatniej górki. No nie, to na pewno... Ostatnia górka jest, tak. Ona ma swoją nazwę. Ale ten długi jest, taki podjazd, co się kończy asfaltem. To nie jest ostateczna weryfikacja, bym to nazwał inaczej. Tak? No. No, także na filmie ci się trochę dostało, także z góry przepraszam, okay, już mi przeszło. Spoko, ludzi. Dzięki bardzo. Ja to nawet lubię. Cześć. O to w tym chodzi, nie? Dobra, jakiś czas podsumowania może. Pogoda straszna. Urypa straszna. Co jeszcze? Ale jedzenie dobre. Przewyższenie. Wymiary. Nie, no generalnie pola, trochę asfaltu, trochę dobrych jakości szutrów. Wszyscy urypani, wszyscy zmęczeni, wszyscy skurcze. Także no, wyścig fajny, ale najgorsze 88 km w tym sezonie i jeden z najtrudniejszych w moim życiu. Co się naprzeklinałem na Kowala, to moje, no ale potem określenie Kowalszczyzna to... Kto... Pozdro dla kumatych. Także jedziemy. Rower na serwis. Ja do sanatorium. Także jest dobrze.